racji stanu? Kluczowe pytanie tej konwencji postawił pan premier Mateusz Morawiecki, który zapytał, że powiedział, że przed Polakami jest ten wybór 15 października pomiędzy polską wizją Jarosława Kaczyńskiego, a niemiecką wizją Donalda Tuska. I rzeczywiście o tym jest ten wybór. Dla nas to jest sprawa oczywista. My dlatego mówimy o tych czterech kluczowych obszarach dotyczących... To są te pytania referendalne. One dotyczą kwestii prywatyzacji polskiego majątku narodowego. No bo właśnie my zadajemy to pytanie. Czy my chcemy żyć w Polsce, w której wyprzedawany jest majątek narodowy? Nie, nie chcemy żyć w takiej Polsce. Czy to jest abstrakcyjne pytanie? Nie, bo jeżeli patrzymy na innych polityków, nie tylko Platforma, ale przecież to SLD, zarządów SLD, lewicy dzisiejszej, rozpoczęto prywatyzację telekomunikacji polskiej. To była kpina nawet z prywatyzacji, bo sprzedano ją Francuzom. Tak, dzisiejsza opozycja nie tylko w postaci Platformy, ale właśnie lewicy prywatyzowała majątek narodowy. Lider Włodzimierz Cimoszewicz rozpoczął sprzedaż telekomunikacji polskiej. A Czarzasty zasłynął tymi koncepcjami prywatyzacyjnymi mediów publicznych. Dlaczego pytamy o wiek emerytalny? Czy chcemy, żeby Polacy pracowali do śmierci? Nie, nie chcemy tego. A lider Trzeciej Drogi, Władysław Kosiniak-Kamysz, to jest twarz podwyższania wieku emerytalnego. Tak, to są właśnie ci ludzie. Dlaczego my pytamy o kwestię zapory na granicy polsko-białoruskiej? Na tych odcinkach, gdzie szturmowana jest polska granica. Dlatego, że politycy lewicy głosowali przeciwko tym rozwiązaniom. Platforma nie chciała tej zapory. Dlaczego my pytamy o nielegalną migrację i tego, żeby postawić tamę? Bo to jest prawdziwe weto. Tego się boją na brukselskich salonach, że któryś naród powie nie dyktatowi migracyjnemu. Któryś naród będzie wzorem dla innych i obudzą się w innych państwach europejskich i też powiedzą, my nie chcemy tego dyktatu. My właśnie dlatego o tych czterech sprawach mówimy, bo one są dzisiaj fundamentalne. To nie jest historia, to jest żywa historia i to jest nasza przyszłość.